Przed materiałem mamy pytanie do Was. Czyje naklejki z najbliższego Majora zamierzacie kupić? Emocje związane z turniejem RMR powoli zaczynają już opadać i wielu graczy, w tym także Anonymo, na spokojnie opowiadają o tym, jak czuli się w momencie trwania tych zawodów. Można powiedzieć, że polscy zawodnicy Anonymo mieli prawdziwy rollercoaster emocji. Po radość, nadzieję, zbyt dużą pewność siebie, do smutku, rozczarowania i brakującej pewności. Test umiejętności zacznie się tak naprawdę dopiero teraz i zobaczymy, w jaki sposób Polacy poradzą sobie z tą porażką. Tak właśnie a propos Anonymo, to otrzymali oni ogromny awans m.in. w rankingu Cybersport i w tej chwili ze sporą przewagą są na pierwszej lokacie. Co chodzi o ranking HLTV, na ten moment zajmują 45. miejsce, wskakując o 24 pozycje. A propos jeszcze ich gry na turnieju RMR, to mamy zaskakujące kulisy porażki właśnie Anonymo na ekipę Team Spirit, którzy jak najbardziej byli w ich zasięgu. Jak stwierdził Dexter, czyli właśnie jeden z graczy Spirit, szczerze nie rozumiem Anonymo, ponieważ około tydzień temu graliśmy przeciwko sobie sparring i pokonaliśmy ich na nuku wynikiem 25-5. Dosłownie wszyscy w naszej drużynie sądzili, że zbanują tę mapę, ale zdecydowali się na niej zagrać. I teraz widzą rezultaty tego wyboru. Okazuje się, że gdyby Anonymo zbanowało nuka, prawdopodobnie ostatnia mapa nie byłaby tak jednostronna na korzyść przeciwnika. A nawet być może ten mecz udałoby im się wygrać. Jeżeli jest tak, jak powiedział Dexter w wywiadzie dla HLTV, to Anonymo trochę zepsuło sobie spotkanie już w momencie banowania i pikowania map. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod PIKI da Wam darmowy balans na start i również dzięki niemu dostaniecie aż 10% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Oficjalnie Major w Belgii rozpocznie się już 9 maja, więc też nic dziwnego, że ludzie oczekują na jakieś informacje a propos naklejek. Stało się to na tyle wyczekiwaną rzeczą, że po ostatniej aktualizacji Valve na Twitterze napisało: przed jakimikolwiek pytaniami nie ma jeszcze naklejek majorowych. Nie mogą się już tego doczekać nie tylko zwykli gracze i fani danych zespołów, ale również same organizacje, jak i profesjonalni gracze. Hades na swoim Twitterze zapytał się wprost, kiedy nadejdą naklejki. Z kolei na przykład Bubski stwierdził, że ponownie chętnie zobaczyłby w CS naklejki bez żadnego tła. Co sądzicie o takim pomyśle? Odpowiadając na pytanie, co z naklejkami, nie mamy 100% potwierdzeń, ale istnieje szansa, że zobaczymy je już w pierwszych dniach maja. A tak już pozostając przy Valve, to warto powiedzieć o aktualizacji, która miała miejsce późno w nocy. Sam update ważył coś w okolicach 300 MB i głównie był wymierzony w poprawki na nowych mapach, takich jak Climb, Creed, Iris czy też Vineyard. Za ciekawe na lokacji o nazwie Creed, Valve dodało nawiązanie do trwającej wojny na Ukrainie. Jak pewnie część z Was wie, w internecie krążyły zdjęcia i filmy traktora, który ciągnął ukradziony rosyjski czołg. To też postanowiło uwiecznić samo Valve. Ponadto dodali oni też na tej samej mapie flagę Ukrainy. Niestety nie mamy zbyt dobrych wieści dla ludzi, którzy oczekują legendarnych casterów, analityków na zbliżającym się majorze w Belgii. Zabraknie naprawdę wiele zasłużonych osobistości ze sceny CSGO. Nie będzie Andersa, Muzesa, Janko. Niektórzy też ubolewają nad tym, że nie zobaczymy Torina, który jest kontrowersyjny, ma czasami dziwny pogląd na jakiś temat, ale ogólnie wiedza na temat CS-a i sceny ma naprawdę ogromną. Jeszcze biorąc pod uwagę, w jaki sposób PGL z nich rezygnuje, nie zdziwię się, jak nie będą na żadnym majorze organizowanym właśnie przez tę markę. Jak stwierdził chociażby Semler, odrzuciłem miejsce na majorze, gdy dowiedziałem się o idiotycznych i niemoralnych ograniczeniach, jakie tam obowiązują. Będę ponownie współpracował z PGL-em i Valve, gdy odzyskają zdrowy rozsądek. Ponadto Janko w szczerych słowach stwierdził, że jest rozczarowany brakiem zatrudnienia na majorze. Szczerze, jego analizy zawsze były w punkt i również jestem rozczarowany tym, że nie zobaczymy go na analiz desku. No i do tego wszystkiego jeszcze Sadokist, który wprost napisał, że nie zapytano się go nawet, czy chciałby być w ogóle częścią tego majora. Stwierdził jednak, że nie ma nic przeciwko temu. Wydaje mi się, że PGL w tej chwili mocno upadło pod względem wizerunkowym, który i tak jest już mizerny, biorąc pod uwagę różne problemy, jakie miały miejsce podczas wydarzeń, które były przez nich organizowane. Pełną listę osób, którzy pojawią się w roli analityków, komentatorów i tak dalej, macie w zasadzie w tej chwili na ekranie. Kogo będzie Wam najbardziej brakować? Nie mamy zbyt optymistycznych wieści. Były trener Mibru i dwukrotny zwycięzca Majora właśnie w tej roli ZUS miał wczoraj zawał serca. Natychmiast został przewieziony do szpitala. 90% tętnic było zatkane, ale jest już po operacjach. W tej chwili jest pod stałą opieką lekarzy, oby szybko wrócił do zdrowia.
teraz zmieniamy już temat, bo na Twitterze zrobiło się naprawdę głośno po twecie jednej z osób ze sceny CSGO. Don Hachi zmienił swoje profilowe na Ilona Muska i ogólnie strollował sporą część społeczności, żeby myśleli, że to on, i udało mu się zgarnąć aż 102 tysiące polubień. W samym twecie napisał, że kupuje Valve i usuwa Miraża z CS-a. Na to postanowiło odpowiedzieć Valve wymownym gifem. A tak jeszcze na koniec tego newsa, warto zaznaczyć, że prawdopodobnie już niedługo legenda sceny francuskiej KNS spróbuje swoich sił w Valorancie i dołączy do składu OG właśnie w produkcji od Riot. Nel stwierdził, że będzie to dla niego dobra decyzja, pomimo tego, że chciałby nadal oglądać go w CSGO. Powracamy teraz jeszcze do rankingu HLTV. Dycha na swoim Twitterze nie ukrywa szczęścia, jakie towarzyszy mu z bycia top 5 drużyną na świecie. Jak stwierdził, trochę dziwnie się to wszystko ułożyło. Od bycia osobą raczej na czarnej liście polskiego CS-a do bycia częścią zespołu top 5 HLTV. To tylko dowód, że nie warto rezygnować ze swojego marzenia. Znamy też pierwsze spotkania, jakie będą miały miejsce na Majorze. I tak oto Enz zmierzy się z argentyńskim Nines, co powinno być dla formacji Dychy i Hadesa łatwą przeprawą. A tak teraz jeszcze na sam koniec. Na Reddicie pojawił się post, w którym widnieje Nick DeVice'a w głównym składzie Ninjas in Pyjamas na zbliżającego się IEMA Dallas. Wówczas NiB wyszłoby w najsilniejszym zestawieniu, jaki mogliby sobie wyobrazić. Ludzie na Reddicie twierdzą jednak, że to fake i Duńczyk jednak nie powróci jeszcze do składu. Do organizacji Strife Esports dołączył estoński Fates oraz bułgarski trener Tohio. Zespół Budapest 5 przeszedł pewne zmiany. Do drużyny wstąpił Juho oraz Heavy God. Jak możemy przeczytać w witrynie gry online, Twitter ostatecznie zgodził się na ofertę Ilona Muska i podobno już niedługo transakcja ma dojść do skutku. Szef m.in. Tesli czy też SpaceX ma zapłacić za Twittera aż 44 miliardy dolarów. Jego głównym celem jest to, żeby Twitter pozostał miejscem, w którym panować będzie pełna wolność słowa. W ostatnim czasie Elonowi nie podobał się sposób, w jaki portal moderuje treściami. Zapewne taki zakup uczyni Twittera lepszym miejscem niż do tej pory. Fingaj po raz kolejny. Fingaj był przed szansą na kolejny uciek. Celowany. Ale błąd i firte. Jabłko. Ale firte, kolejny head. Trzy. Firte po raz kolejny walczy. Firte czwarty. Czy firte zdobędzie Ace'a? Grac. Firte z Ace'em. Niesamowite. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym kodzie na Hellcase, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.